Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Mecze kontrolne nigdy nie są idealnym wyznacznikiem formy piłkarzy na początek danej rundy czy określonych rozgrywek. Mistrzowie okresu przygotowawczego często walczą o pozostanie w lidze. Ci, którzy spisują się w sparingach źle, zostają równie często mistrzami. Spotkania towarzyskie jednak są potrzebne i te rozgrywane w Austrii przez Śląsk muszą powodować wśród wrocławskich kibiców radość i przekonanie, że ich pupile idą we właściwym kierunku. Trener Stanisław Lewy dał pograć wielu zawodnikom. Wyjściową jedenastkę tworzyli Rafał Gikiewicz, w obronie wybiegli Tadeusz Socha, Rafał Grodzicki, Adam Kokoszka, Amir Spachić, w pomocy Tomasz Hołota, Przemysław Kaźmierczak, Waldemar Sobota, Sebastian Mila i Sylwester Patajuk. W ataku zagrał Sebino Plaku. Śląsk objął prowadzenie w 28 minucie. Sylwester Patajuk wpisał się na listę strzelców po ładnej akcji lewym skrzydłem zakończonej mocnym strzałem. Przy golu asystował bramkarz wrocławian Rafał Gikiewicz, wcześniej wybronił sytuację sam na sam z rywalem i rozpoczął bramkową kontrę. Wynik spotkania ustalił Waldemar Sobota. W 31 minucie pomocnik dobił uderzenie Sebino Plaku. Po przerwie na boisku działo się zdecydowanie mniej. Duży wpływ na to miały hokejowe zmiany dokonane przez szkoleniowców obu zespołów. W trakcie pobytu w Austrii Śląsk zagra jeszcze sparing z Duklą Praga. Pierwszy mecz w nowym sezonie wrocławianie rozegrają 18 lipca w eliminacjach do Ligi Europy. Rozgrywki ekstraklasy zainaugurują 3 dni później wyjazdowym spotkaniem z Koroną Kielce. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl